przeklęty mąż, błogosławiony mąż. Czytany przed chwilą fragment z proroka Jeremiasza przeciwstawia sobie dwie postawy ludzkie. Przeklęty mąż to ten, który pokłada nadzieję tylko w sobie, którego serce jest dalekie od Boga, którego życie w gruncie rzeczy przypomina krainę pustki i śmierci, pustynię. To jednocześnie człowiek, który niejako zamknięty w sobie nie jest w stanie zrozumieć, że obok niego przechodzi niekiedy szczęście. Sam Bóg, zapatrzony w swój egoizm, zamknięty w skorupie własnego ja, przypomina w gruncie rzeczy samą pustynię. W przeciwieństwie do niego mąż błogosławiony to ten, który ufność pokłada w samym Bogu. To ten, którego postawa otwarta jest na samo życie. I nie dziwmy się, że prorok Jeremiasz przyrównuje go do ziemi żyznej, ciągle kwitnącej, nieustannie zielonej. Nawet wtedy, kiedy przychodzi rok posuchy, kiedy doświadcza trudności i niepowodzeń, jego serce, znajdujące swój fundament w Bogu, wydaje błogosławione owoce. Błogosławiony mąż, przeklęty mąż. Można tak o tych dwóch ludzkich postawach mówić i myśleć, patrząc na to, jakimi oni są i co sobą w swoim życiu przynoszą. Ale trzeba zapytać się przede wszystkim o to, dlaczego jeden jest przeklęty, a drugi błogosławiony. Z czego to wynika? Jeremiasz wskazuje na samą głębię człowieka, na ludzkie serce. I tutaj przypominają się słowa Pana Jezusa, który kiedyś powiedział: to, czy człowiek jakiś jest czysty czy nieczysty, nie zależy wcale od czynników zewnętrznych, zwłaszcza od tego, co spożywa. Najważniejsze jest serce, bo jak mówił Pan Jezus, to właśnie w ludzkim sercu częstokroć rodzą się złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieże. A czyny ludzkie są jakby następstwem tego, co w ludzkim sercu się rodzi. Jednakże prorok Jeremiasz wskazuje jeszcze na bardziej głęboki pokład ludzkiej duszy. Sumienie. Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania. Drodzy siostry i bracia, w swoim nauczaniu Jan Paweł II, a jeszcze wcześniej jako kardynał Wojtyła w swoich dziełach filozoficznych i teologicznych, dał się poznać jako niezrównany nauczyciel tego, co znaczy ludzkie sumienie. Na czym polega tegoż sumienia wewnętrzne życie?
A wszystko to, co związane z sumieniem, zostało określone przez kardynała Wojtyłę, a potem przypominane bardzo często w nauczaniu Jana Pawła II jako doświadczenie wolności. Każdy z nas, i na tym polega nasza godność, może czynić tak, lub może czynić inaczej. Wszystko to zależy niejako od naszej wewnętrznej decyzji wolności. Ale przecież ta wolność nasza nie jest czymś ślepym. Ma swoje najbardziej podstawowe, fundamentalne odniesienie do prawdy. A o tej prawdzie w głębi nas samych mówi właśnie sumienie. W książce Osoba i Czyn kardynał Wojtyła wskazywał na dwie podstawowe funkcje sumienia. Pierwsza to funkcja, którą moglibyśmy nazwać informacyjna. Sumienie mówi, to jest złe, tamto jest dobre. W przestrzeni różnych wartości, wokół których się znajdujemy, trzeba się odnaleźć. Trzeba znać prawdę o wartościach autentycznych i nieautentycznych. I o tym, co jest prawdziwą, autentyczną wartością, a co jest antywartością. Mówi nam właśnie sumienie w tej swojej pierwszej funkcji informacyjnej. Ale sumienie spełnia także funkcję, którą moglibyśmy nazwać przynaglającą. Mówi bowiem, to jest dobre, więc czyń to dobro. Sumienie mówi, tamto jest złe i nie wolno ci tego zła czynić. W roku 1983 podczas swojej drugiej pielgrzymki Jan Paweł II mówił do młodzieży zgromadzonej na Jasnej Górze: bądźcie stróżami własnego sumienia. To paradoksalne sformułowanie, bo Sobór Watykański II mówi, że sumienie to sanktuarium każdego człowieka. Coś, co jest najbardziej święte. Coś, co trzeba czcić i szanować. A papież mówił do młodzieży, stójcie na straży własnego sumienia. Chciał przez to powiedzieć najpierw, róbcie wszystko, aby wasze sumienie nieomylnie mówiło wam o tym, co jest dobre i co jest złe. Nie dopuśćcie do tego, aby wasze sumienie stało się jakąś szarą strefą, strefą mgły i niepewności, w której się łatwo można zagubić. Cały wasz wysiłek poznawczy musi zmierzać do tego, aby głos sumienia brzmiał jednoznacznie i wyraźnie. To jest dobre, tamto jest złe. Miarą dojrzałości jest właśnie to, aby umieć słyszeć w sobie wyraźnie Boży głos mówiący właśnie poprzez sumienie. A równocześnie, kiedy Jan Paweł II mówił, stójcie na straży własnego sumienia, chciał powiedzieć, uczcie się najbardziej podstawowego, a równocześnie najbardziej trudnego posłuszeństwa. Posłuszeństwa własnemu sumieniu. Bo jakoś
przychodzi nam łatwiej czy trudniej iść za różnego rodzaju poleceniami, zakazami, nakazami, jeśli gdzieś za nimi stoi jeszcze bardzo określona groźba, a może nawet zewnętrzna siła. I wtedy wobec tej groźby czy zewnętrznej siły niekiedy ulegamy, chociaż wewnętrznie się przeciwko temu buntujemy. Tymczasem stać na straży własnego sumienia znaczy iść za głosem, który mówi: czyń dobro. Chociaż to dobro niekiedy jest trudne do zrealizowania i kosztuje. I domaga się niekiedy, by być znakiem sprzeciwu wobec różnego rodzaju pokus wewnętrznych, ale i także wobec tego, co niekiedy płynie do nas z zewnątrz. Idź za głosem sumienia, jeżeli ono ci mówi wyraźnie, to jest dobro. I tak samo bądź posłuszny własnemu sumieniu, kiedy ono mówi: nie wolno ci tego czynić, bo to jest złe. I umieć odrzucić to zło. Umieć sprzeciwić się tej pokusie. Kiedy Pan Jezus był kuszony na początku swojej publicznej działalności po chrzcie w Jordanie, pokazał nam, jak należy zło, pokusę odrzucać w imię Boga, który jest Panem naszych serc i naszych sumień. I my tę Jego lekcję z pustyni kuszenia musimy ciągle brać głęboko do serca i czynić własną. Właśnie po to, by być człowiekiem wolności. Właśnie po to, by zasłużyć sobie na to miano, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z księgi proroka Jeremiasza. Błogosławiony mąż, błogosławiony człowiek, który pokłada w ufność w Panu i dla którego Pan jest jego nadzieją. Błogosławiony człowiek prawego sumienia. Kiedy podczas swojej kolejnej pielgrzymki, tym razem w roku 1997, w tysiąclecie męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha, Jan Paweł II znalazł się w Gnieźnie. Miało tam miejsce szczególne spotkanie prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej. I wtedy papież zwrócił się do nich i do reprezentowanych przez nich państw i narodów ze szczególnym sumieniem w czasie, kiedy tworzyła się nowa Europa po runięciu muru berlińskiego w 1989 roku, kiedy tworzyły się zręby tego, co dzisiaj tworzy Unię Europejską. Papież mówił: ta nowa Europa ostoi się pod jednym warunkiem: jeśli będą ją tworzyć ludzie prawego sumienia, ludzie, których sumienie będzie wypalone ogniem Ewangelii, podobnie jak cegły, by były trwałe, muszą być wypalone w ogniu. Jeżeli natomiast Europa nie będzie budowana przez takich ludzi, nie ostoi się. Wracamy dzisiaj do tych jego proroczych słów sprzed 17 lat.
Wiemy, jak bardzo dzisiaj Europa targana jest różnymi ideologiami sprzecznymi z Ewangelią i z podstawowym głosem ludzkiego sumienia. Doświadczamy tego, jak często dochodzi do nas pochwała egoizmu, odrzucania podstawowych norm sprawiedliwości, łamania prawa Bożego, gdy chodzi o powołanie mężczyzny i kobiety, gdy chodzi o ratunek, który musimy nieść ludziom, zwłaszcza najbardziej słabym i bezbronnym, nienarodzonym dzieciom z jednej strony, czy słabym, chorym z drugiej strony. I głosi się te ideologie w imię wolności człowieka. I domagają się niektórzy, by eutanazję i aborcję uznać za prawa człowieka. Nie ostoi się Europa, jeżeli nie będzie budowana z ludzkich sumień, przepalonych ogniem Ewangelii. I dlatego w świetle właśnie jego, kardynała Wojtyły, a potem ojca świętego Jana Pawła II, w świetle jego nauki, tego wielkiego, świętego człowieka, który wyszedł z polskiej ziemi, tym bardziej jasno i wyraźnie brzmi jego nauka o sumieniu. O sumieniu, które musi być podstawowym punktem odniesienia dla naszej wolności. W świetle też jego nauczania jakże wyraźnie brzmią słowa proroka Jeremiasza: przeklęty mąż, błogosławiony mąż. Nasze dzisiejsze eucharystyczne spotkanie jest wielkim błaganiem o to, abyśmy zasłużyli na miano błogosławionych.